Witajcie ludzie, Ron Perkorn, znowu w Apexie, znowu z Mirage'em. I robimy to z ostatnio, wygrywamy wszystkie mecze jak leci. Napiszę im gramy i gram sam. Dobra. Okazji tylko jeszcze 600 obrażeń, czyli w dobrych wiatrach jeden mecz. I będę tym zwycięzcą. Będę miał dwa ostatnie achievementy do ogarnięcia wtedy. Either you're with me or you're against me, or you're with me and against me, because
I'll be honest, that happens sometimes. I was created for this, I think. Nie dostał zupełnie, bo poczek 5 razy. No cluster foxtrots in my unit. Let's run this. Więc tak, ufam temu End Effectowi, bo ma ten sam poziom co ja, ale ten Coexistence to niech sobie tylko z nami współgra. Opowiedz zagrywkę słowną. Z drugiej strony baza lotnicza, nie byłoby takim złym miejscem. Teraz koleś, nie, zaraz, koleś sam wyskoczył, czy... Aha. W ogóle coś się ścięło, nie przycięło w trakcie lotu, ale na szczęście nikt tu nie leci. Wingman? Nie. Alternator, dobra. Rygle do strzyby wywalę. Jeden zostawię. Jak na razie polegam na tym, co mam. To powiem, czy nikomuś przechowam. Jak to zrobić teraz? Standard stock here. Level 2. I'll take that. Attention. The champion has been eliminated. That's some champion, huh? Wziąłem chętnie albo Hemlocka. Albo Wingmana. Na co bym pierwszy trafił? Ja pier... Ultimate accelerant here. Optics here. Close range. Let's check out over there. Never mind, sorry. Koleś się na mnie obraził, no cóż. Get ready, it's zipline time. Survey beacon here. Hostile right here. Thanks. Bad guy over there. Gramy, można dołączyć. No tak się wita z ludźmi, nie?
Tamam. Oh. Listen, I've been training all day, so it's about time we do some fighting. To akurat fakt, że sądzałem cały tydzień. With the right moves, we'll take this win. Excellent. Time to destroy more opponents. This is your champion. Jumpmaster here. Good thing my buddies and I aren't afraid of heights. Hey, maybe we land here. Or maybe we don't. I'm fine with whatever. This is the best part. This way. First blood, and it's not us. Wonderful. Yep. Czuję się zignorowany. Ale może czasem warto pójść w innym kierunku. Some of us aren't inside the ring, just saying. You got bamboozled. Gotta hop up here. Choke. Yeah, I could use that. Cześć, Joshen. Żało, że się wcześniej nie było. W sensie nie, że na tym streamie, tylko przed tym streamem. Cztery... Czekaj, ponad... Powinien skłamać. Na 7 meczy? 3 razy byłem czempionem. Coś takiego. Fajnie, że macie target, nie ma broni. Och, na miłość boską. O!
Tu lider zabójstw na dodatek, super. Extended light mag here. Level 2. New kill leader. Soon to be me. One sec, healing up. Recharging shield. I'm gonna make a move. Attacking here. Yeah, why not? I'll join you. Level 1. Gotta patch myself up. Heavy czy Levi? Och, Heavy czy Levi, jest tak, prawo per. Oraz Chroma Wingmana, to druga broń to w sumie może być strzelba. To się źle skończy. Yeah, I could use that. All right, kids, I'm gonna cancel that. Half the squad's remaining. The champion has been eliminated. Some champion, huh? O, Peacekeeper. Ale nie za tą broń. The ring is quite far. There is not much time left. Okay. Might be something good there. No przecież wiem, jest, zabiliśmy go wcześniej. Wiążę, byś się do szkoły przygotowywał albo do pracy, a nie na streamach siedzisz o 21 prawie. Setting a portal. Might be something good there. Never mind, forget that. Ready. How about this way? Never mind. Survey beacon here. Strefa incoming. Check it out. Care package coming in. Might be something good there. Let's go this way. The kill leader has been eliminated. Loud and clear. They spotted me. Hostile spotted. Taking shots. Chip przy bunkrze, dobra. Go bazoombala. Bam-bam-boo. Fool them. Enemy over there. Skipper, kurwa. Dobra, powalony. Dobra, drugi leży. O kurwa, widzę go. Kurwa, ale dwóch zabiłem, ej. O, dobrze, osiągnąłem to osiągnięcie. Fortnite'a nie będzie. I teraz dylemat, czy grać dalej Mirage'em, bo ukończyłem te osiągnięcie, które potrzebowałem. Hej, ale zwróćcie uwagę, było nas trzech. W raid się od razu wyłożyła. A ja zabiłem tym wingmanem na 8 strzałów. Cały team. Znaczy dwóch kości.
Później się robot dał dobić, no i ja, bo ja nie byłem jakby przygotowany do walki, bo byłem bez zbroi i tak dalej. A tamten typek w ogóle nie był obity, no to sorry. No i cześć, Vladimir. Fortnite'a raczej nie będzie. Wiesz czemu? Nie kwitują ci. Pracuję w tym miejscu, gdzie no można sobie pograć w różne gry, jakby. W sensie, że ci Jezu. Klienci mogą, o. I po prostu jak patrzę, jak dzieci tam odpalają sobie Fortnite, jak patrzę nagle, jak przechodzę tylko obok, i nagle patrzę, że oni tam napitalają tyle przycisków naraz i budują jakiś kurwa zamek czy inny gówno, mam złotą tarczę. Ta nie wiem, co tam się odpierdala w ogóle. Dopiero to jest od Peacekeeper. Nie, mogę tą normalną strzelbę, super. No, she's ultra low, to be honest. Cofamy. Dobra, ale przynajmniej pokazałem, że mam za tą tarczę. Zdech. Dobra. Wladimir, chcesz zagadkę? A właśnie, wiesz kiedy koniec z Apexem na streamach? Jak zrobiło się? Tak, ale powiedziałem, kiedy będzie ponownie. Jak będzie nowa postać, nowe osiągnięcie. Wait, what did I just say?
Tak, dokładnie, to była ta zagadka. Czekaj, zmieni tytuł, bo nie gram już Mirage'em. Pewnie rozwiesz sobie i zobacz, jaki wspaniały tytuł wymyśliłem. A nie, przepraszam, nie. To nie była zagadka. Zagadką było... Chuja. Zagadką było ten. O, czemu tak mało ludzi jest na streamie? Kurwa, oprócz tego, że ja chciałem ponieść tarczę, to cała reszta jest spoko. Ja pierdolę. Chciałem ponieść tarczę, która tam była, żeby się dalej napitalać. Odpaliłem egzekucję. Przegraliśmy? A nie, ten pek dalej walczy. Zasłużony zdech, nie zawsze czy Vladimir. Ale nie, Vladimir, ja ci nie zadaję pytanie, jak zgarnąć widzów, tylko gdzie oni są. Czekają na Doki Doki. Do YouTube, dokładnie. Dwóch typów chce grać, Urej. Pewnie. Nie wiem, kurwa, grać. Grajcie. Ja powiem wam. Znaczy powiem wam na YouTubie, a powiem tobie, Vladimir. To ten Mirage nie jest taki zły. Tak, wolę Bangalore, ale niewidzialność Mirage'a się przydaje. Rzadko. Trzeba wiedzieć, kiedy ją wykorzystać, a ona się przydaje. Tak naprawdę to nie. Po prostu nauczyłem się lepiej celować w Apexie i uważam, że wychodzi mi dobrze każdym teraz. Good thing my buddies and I aren't afraid of heights. Oh, kurwa. Supply ship over there. Supply ship over there. Okay, heard that. Let's go! I mean, as long as we win. Hostile spot. Ja pierdolę, koleś. Thank you.
Trzy typy. Trzy kile. Nie widzę ich. Kurwa, 4 kile, co tu się odpierdala? Właśnie to jest to, co mówiłem o tym, że lepiej mi się strzela. Już nie wiem, jak wyszedł dalej po prostu, kurwa. I need a barrel nod. Faking him out with a decoy. Attention, the kill leader has been eliminated. Ultimate accelerant here. Mam dobry przeciwnik, bo... To on otworzył, dobra. Knockdown shield here, level 2. Extended heavy mag here, level 2. Well, I'm bamboozling him. I need an extended light mag. Robot nad nami. Check out over there. Using grapple. O, portal, dobra, to jest tu jeszcze. Peacekeeper here. No, na odwrót. Wezmę tą broń. Z tymi dodatkami. No, co jest? Dobra. I mogę wywalić to w takim razie i szukam Wingmana. Okej, okay. Gdzie jest portal? Jest coś twardego na górze. Nawet gdzie jesteśmy. Wow! Widziałem, że coś tam przebiegło. Okej, dobra, dwa teamy się biją przed nami. Skąd wiecie, skąd wiem, że dwie? O, szmatko przynajmniej świętsze.
Tanner. Someone's getting his squad back. Sending out my decoy. Kurde, a było blisko, nie? Za dużo paniki. Nie wiem czemu, ale ostatnio jak była masakra pod koniec, bo walczyły trzy teamy chyba między sobą, to zachowałem spokój i na spokojnie mierzyłem, ale tutaj mnie kurwa tak celownik latał na prawo i lewo, że... Nie, ale chyba wrócę do tej Bangalore. Nie podoba mi się mi reszcie. This is your champion. Come get some. Move it or die. Let's land here. Już on powiedziałem ci w momencie, jak się przywitałeś na początku. Cześć, nie dziwię, że padliśmy pierwsi, jak typek po prostu przyawczył. Znaczy przyawczył, no wyskoczył po dwóch sekundach niż cała reszta. Ja po prostu mnie ignorujesz, Joszen. Mówiłem, że powinieneś żałować, że cię nie było na wcześniejszym streamie, bo na 7 meczy byłem 3 razy czempionem. Gdzie chyba 2 razy pod rząd. Albo 4 razy czempionem. Nie słyszę. Ja pierdolę Ruscy. Hello team. I see my boys. To be honest, I find death fascinating. Dzisiaj Rusek ma w niku cyfry. To wie, czy coś się dzieje. I to 14 poziom. Może wyjdzie od razu. Znaczy do poziomu samego nic nie mam, mam do tego, że to Rusek. Co mu obniża poziom o 14, tak akurat wychodzi 0.
Opening fire. Reloading. Taking them out. Gas trap deployed. Reloading. Downed an enemy. Reloading. Tango down. Independent variable added. Reloading. Someone got the party started. Oh, nice. I killed the champion. No, dokładnie. Musisz, bo inaczej przegapiasz takie akcje, no ale teraz akurat mi nie idzie. Nie idzie, Perkon ma 2 kill na start. Nie no, ale tak, mam dobre akcje, ale mam zły team. Orange, you voice me. Green. Kurwa, 2 ruskich, zabijcie mnie. Nie, ja to pierwsze, nie, ja z ruskimi, znaczy nie, ja teraz jebałem akcję, mam to w dupie, szczerze, ale kurwa, jak mam grać z ruskimi, to ja wolę kurwa już grać nowy mecz po prostu. No i ma chuja, że będę grał z ruskimi. Możesz mnie nazwać rasistą, czy kim tam chcecie, ale kurwa, z ruskimi nie gram. Nie, ja po prostu nie mogę. See me? Now you don't. Now you see me? Boom. You're dead. We'll win this thing together. Semper Fi or die. Jak ty wiesz, jak to jest na przykład Rusek, który w ogóle się nie ujawnił, bo nie wiem, że to Rusek, bo po prostu nie gada na głosowym. Spoko, mogę z takim grać, ale kurwa, dwóch typów gada między sobą. Ja słyszę ich akcent rosyjski. Znaczy zresztą powiedzieli jak, przynajmniej po jednym tam jakimś słowie, czy dwóch po rosyjsku. No to sorry, no nie... Introducing your champion. No such thing as auto. Że on dylemat czynić po drugie piwo. Jak myślicie? Albo przepraszam, Aaron. Zambi, kurwa, czekaj, gdzie tam coś było światowego, idę po to. Plecak, zajebiście. A Dybek już chciał ze mną skakać, mi tam pomóc, widzieliście to? To się nazywał sojusznik. Ale zważy, że ja skręciłem za nich chwili też skręć. To pamiętaj, co jest nie ma ważnego. Sending out my decoy. Put a light down range. Reloading. Hey. Someone's gotta take out that new kill. Reloading. Give me a sec. Recharging shields.
Patrz, jak typ tu biegnie. Wiele przyjem będzie. No ale jestem pojedynczy, dlatego mówię, że rozkniemy drugi. Zrób głosowanie z Władimirem, czy będę pójść po drugie, to pomyślę. Super team. No kurwa, o. Dzięki za follow, to był szybki. Jeśli są znak osobowym, to już wiedzą, że ten typ jest na górze. A nie, bo był solo. Ale czy ty ma tyle HP, że on nic nie zrobi, no bo ludzie... Bo proszę. I teraz dostanie plecy, umrze, no kurwa. Teraz padł na to, żeby przeszukać tego typa. Jej, dobra, nieważne. Kurwa, moment. Kto gra w tego Apexa teraz? Oj, przepraszam, Jezu, nie chciałem mu wysłać. A on z nich nie gra. A ten gra z Anglikiem. Uj. A czy do Anglika? Z Niemcem w sumie. Do Niemca nic nie mam, ale gadają po angielsku, a nie chcę nagle mieć polskiego streama po angielsku. Gdzie wreszcie? Super. Fajnie. Hi guys. Let's go find them all. I just hope I don't have to fight with that smiling robot. I'm just kidding, he's fine. Everyone's fine. I was created for this, I think. Dobrze, mikrofon ma dobrze wybrany. Introducing your champion. O nie. Maybe we land here. Or maybe we don't. I'm fine with whatever. Loud and clear. Here we go. It's a long drop. Fun. Let me check out that area. Po tym pójdę. Nie, czy ktoś mi nie biega teraz. Extended heavy mag here. Level 3. Attention. First blood. Chociaż jesteśmy w miarę blisko siebie. Nie wiem, to fajnie, spoko. O, mody gra. Sims 4. Nieważne, spytam go zaraz, czy ma zamiar gnać. Nie, wiecie co? Najgorsze jest to, że już nie siedzi na czacie.
Tak naprawdę to nie. Najgorsze jest to, że nie ma jakichś takich kumpli, którzy by ogarniali w Apexa. W sensie, mam osoby, z którymi mogę grać, spoko, tu nie zaprzeczam. Tylko, że no większość to niestety osoby, które odpierdalają gówniane rzeczy, no. A to lutuje w trakcie walki. A to... nie wiem nawet. Optics here. Sniper. Survey beacon here. Attention. There is a new kill leader. Ultimate accelerant here. Watch out for the new kill leader, friend. Fajnie było rzucenia tanki, ale no okej. Okay. Teraz tak intimno to się chyba muszę napić. Survey beacon here. Ja mam przeczucie, że on tego użyje. Kiedyś. Thank you. Light ammo here. No. Tylko wiesz, najgorsze jest to, że... najgorsze jest to, że mam kolegę, któremu... no, ten Chisona, o którym wspomniałem. Ja mu mówię, że no kurwa nie... znaczy, tłumaczę mu na spokojnie, że słuchaj, no i lutuj jak w trakcie meczu i tak dalej. Tylko... no, znaczy w trakcie meczu, Boże, w trakcie walki, tylko no jak się uspokoi, to weź posprawdzaj, nie? Kończy się nagle na tym, że on mówi spoko, spoko. Nie, inaczej. Był taki teamfight 2 odcinki temu. Ja mówię odcinkami. Handlujcie z tym. Był teamfight. Kurczę. Był teamfight 2 dni. 2 odcinki temu. I zabiliśmy 2 typa. Przepraszam. Zabiliśmy jednego typa. Nie, czekaj. Nie budujcie. Ja byłem na zewnątrz chatki, a młody ze swoją dziewczyną, graliśmy w trio, byli w chatce. No i nagle ona się wyłożyła, ja się wyłożyłem. Wcześniej nawet chyba nie wyłożyłem. A młody zaczął lutować tych 2 typów. Nie, ja mówię, że no ale... ale młody, no kurwa, przestań lutować, trzeci typek tam biega. On spoko, spoko i kurwa lutuje dalej, nie? I później co się stało, skończyło się na tym, że ten trzeci typek nas zabił. No kurwa, no to co, sorry, ja rozumiem, że można jakieś tam błędy popełnić na początku meczu, ale ma... wyższy poziom ode mnie, nie? Czyli gra dłużej, więc powinien no, ogarniać w teorii lepiej, jak nie tak samo jak ja, no. Dobrze, powinien powiedzieć, że ogarniać tak samo jak ja, a jak nie lepiej. Wiesz, ja nie mówię, że to... nie mówię, że to jest jakaś jednorazowa sytuacja, tylko to się powtarza tak nachalnie. This way. Deathbox here. Who's ready to fly on a zipline? I am. Great. Already inside the ring. Wiesz, rozumiem, jakby zrobił to raz, dwa. Bo się zdarza, nie? Albo na początku meczu, jak nie masz żadnej broni, lutujesz, spoko, no ale nie kurde, jak masz cały magazynek broni, tylko dlatego, że nagle bierzesz złotą skrzynię, to przestajesz walczyć. Bo zauważyłeś złotą skrzynię. No kurwa, sorry, no. A rozumiem to trochę, bo sam robię te osiągnięcie, żeby mieć naraz założoną złotą zbroję i złoty hełm. No ale, ale w trakcie teamfightu nie będę nagle lutował typa ze złotym czymś, a się okazuje, że to był, nie wiem, turbocharger na przykład, albo... ja pierdolę, daj nam przelutować, kurwa. Albo jakiś tam złoty stabilizator do broni. The enemies are shooting at me.
You suck, fucking idiot. Nie wolę mi, dajesz mi spokój. No już wywal tą grę, a nie dajesz mi anuluj. I cały czas ten sam Boże, bo nadal się rozsłuchuj. Dobra, pierdolę, to podobiło, nie? Słyszałem, że istnieje. Znaczy, istnieje. Wiem, że ma być w nowym sezonie, ale nie wiem nic o nim. To było Pepsi jakby coś. To nie było. Też Pepsi. Po miętowym wydaniu. Kurwa, 9 poziom jest czempionem. Zabijcie mnie. Gdy wszyscy się zgadzamy ze skokiem? No, zajebisty kurwa skok. Chuj to mam, lecimy tu. O kurwa! Jeszcze robota w tym budynku za mną. O kurwa, no to taki sprzęt ja mogę znajdować zawsze. Kurwa, co się dzieje? Nic nie widzę. Co się tu odpierdala? Ja ich przeszukam zaraz, ale... No i po chuj wychodzi z gry, no kurwa mać, przecież bym go podniósł. Dobra, jeden leży. Ale wiecie, boli mnie to, znaczy Josen, bo ty tylko ty jesteś na streamie. Boli mnie to, że ja kurwa Wingmanem, który, ja nie mam jakiejś super celności, nie jestem jakimś mistrzem. No to możesz opowiedzieć. Ja Wingmanem, nie potrafiąc jakoś super strzelać, potrafię zabić... Raz była taka sytuacja, że moich dwóch typków padło, a ja Wingmanem powaliłem dwóch, no i trzeci mnie dobił, bo oni go w sumie nie obili.
Ale zmierzam do tego, że ja potrafię jakimś wingman. Nie mam super celności, ale potrafię wingmanem zabić tam jednego typka czy dwóch, zależy od sytuacji, co się dzieje. Nie, tutaj trzech walił do mnie. Ale trzech typów wali do mnie, ja potrafię jednego typa zdjąć wingmanem, nie jest jakąś super celnością. No to jeżeli ja mogę coś takiego zrobić, będąc jebanym, to czemu ktoś kurwa ogarniając, znaczy nie mówię, że oni ogarniali, ale... Nawet jeżeli byliby zjebani na takim samym poziomie jak ja, to każdy z nich powinien móc dać radę coś tam zrobić, a nie kurde polegać jakby... Nie, że polegać na mnie, no ale... Byli obok siebie, obydwoje. I nic nie zrobili. Ja byłem sam, gdzieś dalej i zabiłem jednego typa. To mi boli. Samolot. Pierdolto. Kurwa, ktoś mnie zepchnął! To jest to, co mówiłem o celności. Dobra, nie wkurwiaj mnie. Dobrze, mi ziomek, dzięki. Jeżeli chcesz teraz zapytać, czemu jej nie dobijałeś, no bo ona nic nie miała, po co? Ona nie... Obo nie biegnie, czy on nie zgubił? Że nie wymagam od kogoś, żeby był jakiś super ogarnięty, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem jakiś zajebisty. Dobra. No i po co oni się tam wracają? No po co? Tam już nic nie ma, zlutowaliśmy ten cały budynek. I oni dopiero na to zareagują. Że dałem, że ej, tam jest przeciwnik, nie? I oni dopiero teraz zaczną biec. Chuj, że ja nie widział tego przeciwnika. Po prostu zaznaczyłem, że tu kurwa przybiegli. No ja pierdolę, wiecie jak mi to boli? Ktoś tu biegnie. Nie, to nasz. Ultimate accelerant here.
Ja się od nich odsuwam, bo ja poczułam, że ktoś tu zaraz biegnie, nie? Na plery. Pieczniki dobi tego typa, którego zaznaczyłem tam na dachu. No ja słyszę, że ktoś biegnie. Trawników kurwa brak. Do tego zmierzam, no kurwa zero pomyślunku. Nie w kurwa. Spok. Nie pierdolę. Jeszcze ją zabiję. Ale na to mi chodzi. Ja w nią nie celowałem, a trafiłem w nią, nie? Dobra, chuj, mam to w dupie. Ja tam widzę typa, nie to drzewo. Do ściana nawet. Jak mówiłem, ja się nie uważam za gościa wybitnego. No tak wystarczy trochę pomyślunków w tej grze. Trochę farta, trochę takiego przyzwyczajenia się. O, już się wstrzelają. A nie, to nie nasi, okej. Okay. Tylko... Oni też nie ogarniają tego, że okej, na początku gry lutuj sobie, ale im jesteś dalej w grze... Kurwa... Im jesteś dalej w grze, tym kurde, trzeba po prostu... Przestać zbierać itemy, a lutować po prostu trupów, ryśmików, których pokonasz. Wiem, że narzekam, no ale kurde, no tak to wygląda niestety. Jakbym że nie często ja był tylko jedną osobą, która myśli. Idź tam odwrót. O Jezu, ale zaspamiłeś. Pozwoli, że przeczytam to, jak będzie spokojniej. Albo się wyłożę. Supply ship over there. Ale też biegają zamiast popatrzeć, czy ktoś kurwa nie idzie, bo widzą statek tak samo jak my. Dobra, ziom, dawaj tu linki podpierdolne, nie? Aha, tam dał link, okej.
A niech sobie nas pierd dalej. Bo roześmiałem się od tego, nie wiem. Nie no, na spokojnie po prostu i tyle. Mhm. Ja słyszę, że oni się biją, ale nie będę na to zwracał teraz uwagi, no bo nie. Nie syrencz, kurwa. Dobra, kurwa, oznaczyć mi to. Nie będę debil, może i balonu, nie? Jebać ją, tutaj było więcej typa przecież, chyba. Nieważne. Czy on może ulta na jedną osobę? Nie wiem, ja słyszę, jak bardzo narzekam, no ale... Ta zajebiście, fajnie. Nie wciąż daje, że ktoś tu jest. No to kurwa zdechnij tam. I nie powinni teraz lutować złote coś. Nie, tybek tam zdechnie. Ale chodzi nawet o to, tutaj mnie zaatakowali na... Słyszałem kroki, więc przestałem lutować. Tybek do mnie zaczął strzelać, tak? Ja w tym momencie na szybko po prostu wymierzyłem i strzeliłem z Winkmana. Trafiłem go... Na pewno raz, nie wiem czy za drugim razem też, ale no kurde, ja w... Nie wiem, powiedzmy w emocjach, w sytuacji, której się nie spodziewałem, potrafiłem wycelować w typa. A tybek tutaj na spokojnie sobie... Mój tybek z shotgunem w ogóle nie mógł niego trafić. No ja pitole, dobra, czytam co napisałeś. Ja chyba coś kojarzę, Jaszen, wiesz, tego typa. Znaczy wiesz, to ze stymulantem się może przydać. To jest po prostu takie jakby pasywka Bangalore, ale w takiej po pierwsze kontrolowanej wersji, a po drugie no chyba to jest chyba szybciej niż 30%. Czy z drugiej strony sam nie wiem, no ale nawet jeżeli byłoby mniej niż Bangalore, ale Bangalore ma to, jak do niej walą i krócej,
No to według mnie pasywka spoko. Na ult, no to taki, wiesz, no... Jak ja na Mirage'u na przykład. I na Mirage'u często ultuję w momencie... no nie wiem, ostatnio była taka sytuacja, że... Ja został, było nas dwóch na trzech i oni wiedzieli, gdzie jesteśmy, a to był taki mały okrąg, już też szkoda gadać. Ja po prostu sultowałem i biegłem na tej niewidzialności. I połowie mnie zobaczyli, ale ja byłem już na tyle blisko nich, że udało mi się dobiec za górkę, nie otrzymując obrażeń. Tam dostałem jednego strzała czy dwa, ale to było nic po prostu, nie? Ja tam na szybko uleczyłem tą resztkę zdrowia. Mój ziomek zaczął też tam podbiegać widoczny, ale skończyło się na tym, że przez to, że tam pira z drzwi mnie widzieli, to ich zabiliśmy. Bo ja tam po pierwsze powaliłem... No, z drugiej strony. No i wygraliśmy przez takie użycie ulta, którego by się raczej nikt nie spodziewał, nie? Wiesz, szkoda mi tego, że mam takie rozkminy i daję takie rady w kwestii grania, a na streamie jest jedna osoba. Ja pierdolę. No i tobie nie jest lepiej, 15 wisiele. Nie wkurwiaj mnie. Spodziewać się niespodziewanego, tak dokładnie. Tak mówimy o takich niespodziewanych rzeczach, to mogę odpalić utwór, który by pasował trochę do takiej sytuacji. W sensie chodzi o tekst, jeżeli ogarniasz angielski. Kogo znajdę. Jeśli będzie mnie trochę przykuszał, to trudno. No zajebiście, ty, mam, ja pitole, mam 15 sekund, a te typy zamiast to mnie podbić, to mnie to lutują. No ten utwór ogólnie opowiada o... Widzę, że robot być może ogarnia. Znaczy właściwie to piosenka wzorowana na... No nie wzorowana. Śpiewana o anime Tengen Toppa
Gurren Lagann. Ale ogólnie śpiewa o tym, o czym anime, lol. O... Jakby tu ująć. Pokonywaniu własnych ograniczeń. Introducing your champion. You make contact, you better finish the job. I'm the jump master. Ready up. Land here. Going to check out over there. Let's touch down here. Never mind. With the jets, we're dropping hot. Peacekeeper jest, jest. Kiedy wziąłem Bangalore i nagle brakuje mi tego. I Rage'a. If you spot him. Body shield here. Level one. Peacekeeper here. Trzeba może coś z prawej strony. Level two. I can use that. Mag here. Level two. The
czemu mi zamienia nie te broni, które ja chcę? No wiem, bo ja się pomyliłem. Cicho. Barrel stabilizer here. Level 2. Dibs. Extended heavy mag here. Level 2. Nie, że w ogóle mi ciebie nie brakowało. Lul. Nie, ale to jest ja. Chyba mi Rage mi się spodobał. Bo może nie jest jakiś super. Czy ja tu widzę zestaw Phoenixa? Nie, pilotowy plecak. Chyba kogoś słyszę. Gotta hop up here. Barrel choke. Peacekeeper here. Wingman here. Już on zaraz mówi, że też tak masz. To ty grasz Apexa? Let's go this way. Never mind. Attention. The kill leader has been eliminated. 1 minute. Ring nearby. Nie wiem czemu, ale stałem się fanem tego Wingmana. Ja. Już chciałem w niego strzelać, nie? A tyle tej amunicji, że mi starczy. Close range. Heavy ammo here. I need it. Hostile right here. Frag out. Throwing arc star. Took out a hostile. Peacekeeper here. Medkit here. Gotta hop up here. Barrel choke. Jako że Wingmana nie mam jak na razie. Scouting ahead for gear. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Never mind. Jako że nie mam Wingmana, to będę jak na razie się Hemlockiem wspierał. Ktoś tu był chyba. Heavy ammo here. Gotta hop up here. Nie, właśnie ja to biorę, bo do Wingmana nie. Wow, co było? W ogóle zmienili mojego ulta, co nie? Target spotted.
Whole unit KIA. Giving him the chimney. Body shield here. Level two. Heavy ammo here. Using a med kit. One sec. Byś grał na PC-cie, a nie bez szacunku. Nieważne. Nieważne. Solid copy. Nie, kurwa, nic nie widzę. Arcstar out. Got it. Frag grenade set. Tango spotted. Frag grenade set. O kurwa. O Jezu. I o to mi chodzi, że no nie potrafię grać, tak? A jakoś kurwa, ja pierdolę. Trzeba jesteś moim ziomkiem. Tak mi mów, Perkor, tak mi mów. Dobrze. I just dusted an entire unit. Recharging my shields. Recharging my shields. Taking a knee. Patching up. Smoke out. Taking a moment to recharge my shields. I właśnie do tego zmierzam, nie? Że gram z randomami, nie? A grałem się lepiej z nimi. Niż jakbym miał jakiegoś, kurde, premade'a, nie? Bo wszyscy jakby wiedzą, co mają robić. Body shield here. Level 3. Let's go this way. Taking a knee. Patching up. Gonna check this out. 10 seconds. The ring is closed. Let's check out this area. Heads up. The ring's moving. Let's check out this area. Sniper. Care package coming in. Gotta hop up here. Skull piercer. Ty praca, weź się nie szuk. Nie nabijam się. Warto pracować.
dla kasy. Znaczy dla kasy na kompa. Dla innych rzeczy tam jebać. No oczywiście się nabijam. Kurwa, nie mogę wejść. No i kogoś zrespili właśnie chyba, nie? Czy mi się zdawało? A nie, to chyba to spadło. Aczkolwiek ma złotą zbroję. Peacekeeper here. Shots fired this week. Enemy over there. Smoke out. Firing. Heads up. Reloading. Reloading. I pay. On my mark. Enemy spotted. You are the Apex Champions. Zabiłem 6, zadałem najwięcej obrażeń. No to jest głupie, bo ja tego nie czuję, że coś się robi ważnego, a to się okazuje, że ja zrobiłem najwięcej, nie? Dobra. Jeszcze 5 poziomów. Powiem tak, na początku mi ta gra wkurzała, ale o dziwo dopiero dzisiaj, a jest to 8 marzec, dopiero dzisiaj nagle było takie... przejście? Po prostu jakoś z niczego to nie wynika, ale zaczęło mi się lepiej celować, jakoś tak lepiej analizuję wszystko i tak dalej. No dzięki, Oszen, dzięki. Żałuję tylko, że nie ma tutaj nikogo, kto mógłby to zobaczyć. Bo tylko ty siedzisz wiernie. Chyba gram z jakimś teamem. Time to see if all those drills have paid off. Not gonna lie, I'm pretty good at this. Okay, I do lie, but not this time. Listen, then fight. A w ogóle mi się wydaje, że Apex się jakoś nie przyjął w Polsce. W sensie w innych krajach jakoś jest taki popularny, czy coś. A w Polsce to dupa. Wszyscy dalej myślą o Fortnite, jak myślą o... O, chodzi o czempiona, to mój. Mało osób właśnie wie o tej grze. Wie, znaczy ogląda w sumie. Boże, klona chciałem rzucić. Let's check out. Got a hop up here. Turbocharger. First blood. Should have seen that coming. Never mind. Gdzie oni idą? Gonna watch that spot. O ja pierd. Let's check
Sprawdźmy tutaj. Mam złotą hordę tarczy. No i czemu poszli w innym kierunku ludzie? No. No to ich zabijcie, ja. Far, ladies. Oscar Mike. Heard that. Widzisz, tak, właśnie. Wątpię, Joszen, ale faktycznie. Znaczy nie, Joszen, bo to bym tak, jak się nie denerwuję na zasadzie, że mam stresa. Jest, co ja pierdolę w ogóle. Chodziło mi o to, że na przykład, nie wiem, zostałem sam, walczę na trzech typa. I mnie po prostu stres zżera jakby i przez to gorzej celuję, ale jak się napiję piwka, to gorzej celuję przez piwko, ale uspokajam się, nie myślę o tym, że jestem sam czy coś tam, tylko po prostu daję z siebie wszystko, więc wychodzi na równo. Więc w sumie nie powinienem był pić. Znaczy nie, właśnie dobrze jest, bo wychodzi na równo, dobra. A tak to się stresuje bez piwka, no to ma sens, dobra, okej. Okay. Jak na miłość boską. Już widzę, najpierw ponieść kolegę. Co z tego, że ja jestem w budynku i mi tutaj nikt cię nie trafi? Lepiej ponieść kolegę. Czy jest odpiew FPS-ów? Nie z czego wynikają. By się strzela przydał akurat. Let's reposition here. Dupes o'clock. Alright, we're down to 50%, kids. Yeah, that's a pretty easy math. Gotta hop up here. Skull piercer. Care package being delivered. Check it out. Care package coming in.
Let's check out this area. Ja po co używam portal, jak tu jest balon? Czemu nie użyli balonu? Kill leader, watch your six. Gdzie dopiero 22 jest? Boże. Jakbyście skoczyli balonem, to nic by wam się nie działo. Tak, mamy tu przeciwników. Wy, kurwa, stójcie przy sobie i gadajcie między sobą. No ja pierdolę. Ja pierdolę. O, moje ciało gdzieś nawet pizdu. Koleś mają dobrego aima, ale... Ja zjebał. Dobra, nie masz. Jak mówiłem, ja po prostu chciałbym mieć nie tyle team, team też, ale ludzi, którzy by ogarniali... No nie wiem, jak to mówię. Nie grę. Znaczy no grę, ale tak, żeby oni potrafili się nauczyć na własnych błędach. Że co się dzieje, to jest nie tak.
A nie, że ja kurde, mając wyższe poziomy, znaczy też nie zawsze wyższe, ale czasem niższe od moich kolegów, z którymi gram, mam większą wiedzę od nich i ja, nie wiem, poprawiam sobie tą celność czy coś tam, a u nich wszystko stoi dalej w miejscu. Ja nikogo takiego nie mam, z kim mógłbym grać. Na jakby równym poziomie. Ja też nie mówię, że każę komuś grać jakby profesjonalnie, tak? To jest... Ja gram casualowo, no ale casualowo, ale staram się rozwijać, a większość gra casualowo i chuj. No to w dupie, szanowni samochód. Ja jebie. Elbeski to przeważnie byłem czempionem raz na dzień, ale dzisiaj chyba już piąty czy szósty raz. Nie, dwa razy był początek. Albo trzy? Ale nie wiem, bo czasem się mecz kończy po minusie i się zdaje, jakby to był kolejny. Znaczy, jakby go nie liczą. Introducing your champion. I'd watch out for my squad if I were you. Hey, maybe we land here. Or maybe we don't. I'm fine with whatever. No nie, jest przeciwko temu, żeby się skusić na bug. Nieważne. Kurwa, jak nie chcesz skoczyć ani tu, ani tam, to gdzie? A z czego to wynika? No kurwa, typek się rozłączył. Się ognie biega. Yeah, now we're talking. Let's do this. Supply ship over there. Reloading. Whole unit.
Reloading. Syringe here. Taking a knee. Patching up. Jak nigdy widzę takiej sytuacji, że jest dwóch typów, ale raz tak wygrałem. Stałem czempionem, ja jako Pathfinder i Lifeline została. Nie wygraliśmy. Dlatego nie wychodzę z gry. Nie wiem, że wiesz, że da się dograć, ale szanse są. Chodzi o mnie tą strzelbę. Extended heavy mag. Na co się z tymi magami wpadę? This way. Go bamboozle. Zdało mi się, że kogoś słyszał. Co za dziś nowego litera? Człowiek jest na dwóch. Pierko, czemu mówisz do postaci Iskry? Nie mam akurat pojęcia. Shotgun bolt here. Level 3. I need it. Range close. 45 seconds. Off the mic. Loud spotted. And clear. Spotted. Double timing it. Give my shields a recharge. All right, frag out. Charge is spotted. Shots fired. Hit me. Frag out. Nie wkurwiaj mnie. Dzięki. Given my shields a recharge. Not too far from ring. Got 10. One sec, healing up. Spotted. Double timing it. Lock the regular. Kurwa mać. Wyj spierdalaj. Nie wiem, to jak się właśnie wita kolegów. Jo. Żyjesz? Mikrofon nie działa. Czyżysz? Sam spierdalaj. Ale to było na żarty. A, już wyszłeś. No. Skończyłeś. Tak. Moment, buga mam. Tej lagi. Dzisiaj byłem młody chyba z 6 razy czempionem. Brawo. No, więc nie niszcz mi statów. Please. Tak naprawdę to nie. To możesz wyjść.
Nie, no nabijam się. Tylko po prostu... Tylko co? Czy ty gnieciesz piwo? Nie, to była butelka z wodą. Przyniałek piwa, okej. Okay. Bo to jest miększy plastik. O. Dlatego to hałasuje. W sumie to chciałem powiedzieć. Nie, no po prostu miałem tyle meczy z debilami i nie debilami, że szkoda mi gadać po prostu, wiesz. Raz miałem zajebiste teamy, drugi raz miałem nie zajebiste teamy. A teraz gram z tobą, to już w ogóle szkoda gadać. Więc przyznaj, tęskniłeś, skoro się do mnie dobijałeś. Tak, tak, ciebie pożądam. Widzisz, bo nasze levele się ten, odwróć sobie do góry nogami jakby. Znaczy nie do góry nogami, no wiesz o co chodzi, na odwrót. 6-9. No dokładnie jeszcze. Ja wczoraj chyba byłem czempionem. No, raz, a ja kurwa dzisiaj 6. Dziś, wiesz, no... Nie wiem, ale ty miałeś wolny, więc chyba nie wiem, od której grałeś. A, no to jest fakt. Dobra, lecimy na bunkier. No ja dzisiaj praktycznie mój pierwszy mecz. Na bunkier. No... Whatever. Just kill these bitches. Right now, are you streaming or not? Streamuję. Oh, okej. Okay. Hello, chat. Ale po polsku. Wiem. Chciałem się popisać, że umiem angielski. O, ale mnie zblokowało. Dobra. Ja pierdolę. A mówiłem, lecimy na rajne, mówiłem. Ej, no widzicie, ja przynajmniej powaliłem dwóch. No dobra, ja nie miałem broni. To się nie kwalę. Jeszcze w ogóle najlepsze było to, że jak my lądowaliśmy, to chciałem jeszcze na sekundę się odczepić. I wziął i nagle mnie zatrzymał w miejscu. Brawo. Nie, ja myślałem, żeby skoczyć na arenę, jakoś ten typek mnie przekona do bunkra i wyszło jak wyszło. Innymi słowy. Zjebałeś. It's always my fault. Ale nie, rozumiesz o co chodzi, nie? Że, nie. No, że cisnę po jakimś typie, a kończę, że ty to zjebałeś. No. Życie, przyzwyczaiłem się. Tak. Ale powiem ci, że Mirage na początku mi się nie podobał, ale czasem on ma dobre akcje. I mam dylemat między Bangalore a Mirage zawsze. Mam już strzał postaciami 20 tysięcy. Teraz wbijam lifeline. Wiesz, jakie mi zostały osiągnięcia dwa? Nie. Wbić 50 jakoś poziom jakoś. Oraz mieć złotą zbroję i złoty hełm naraz. No mi zostało to ostatnie. No 50 to jest praktycznie po prostu, że sypykasz. W ogóle 12 marca wchodzi nowy bohater. Wraz z przepustką. Nie mam kasy. Ale na niego. No ale jak coś to mówi o bohaterze. No ale... No, ja 20 poziomów. Jaje. No, czekaj, teraz mniej, no bo na 43 dostałeś, masz 45, no to 18 jeszcze. Zaraza. Nie umiem liczyć. Ty, matematyka wyższa w ogóle. Zdałem majce na studiach. Nie zdałem studii, ale zdałem majce na studiach. Właśnie chciałem powiedzieć, że przecież ty studiów nie masz. Właśnie chciałem powiedzieć, że przecież ty studiów nie masz, nie? Model dzisiaj mam takiego aima, że szkoda gadać. Trust me, baby. Jak coś, to wiesz, że osłabili Wingmana i Peacekeepera. Ja to... Co, kurwa? No. Jak? Ja nimi cały czas miażdża, a ty mi mówisz, że je osłabili. W sensie... już się tłumaczę. Small? Albo nie wprowadzili jeszcze tego patcha, albo już jest. Ale chodzi o to, że będzie patch, że poprawiają hitboxy Kaustika, Gibraltara i Pathfindera. Czekaj, mam się zrobić czytnika, czekaj. Osłabiają... To już za chwileczkę dopowiem.
No dobra, może się skupię na wrogach. Hej, za tobą. Dostał w łeb. Oberwał za 25. Ja pierdolę, są wychodzenie. Pijam na dach. Znowu za 20. Od góry jest. Jest tu. Kurwa, zaczęło mi ściśniać krew. Nie czemu. Dobra, mogę walczyć. Kurwa, jest chyba na środku, na górze. Biegnę. No, mają mi drzwi i się jarają. Zabiję ich. Ja zabiję mi granatem. Mam to kurwa nagrane. Ej, Gniosze, zrób z tego kliwa, please. Good job. Bo ja ich zamknąłem w środku po prostu. No mów teraz, no mów. Więc tak. Wzmocnili powiedzmy Gibraltara i Kaustika i Pathfindera, poprawiając ich hitboxy. Czy masz może darcie? Bo mi zabrakło, abym chciał. A, mam. O, dobra, wystarczy. I tak, te trzy postacie na te hitboxy poprawili. Osłabili Peacekeepera pod względem tego... Obrażeń? Pierwszego... tego... ten przedmiot taki pierwszy. O, rygiel do strzelby. Zmniejszyli, tam zamiast dodawać ci, załóżmy, 12%, dodaje ci tam 7, co nie? Coś takiego. Okay. Ej, chodź do mnie. A nie, ty masz. Mam. No to ta? Zrobi się jak jest kipa? Wingman i masz ten moduł przebijacz czaszek, to tam załóżmy zamiast chyba 1.20, to tam 1.15. Po prostu troszeczkę obniżyli. Przelicznik szaje. Tak, przeliczniki troszeczkę obniżyli. Nie pamiętam dokładnej wartości po prostu. Okay. No to te dwie rzeczy. I ogólnie Wingman i Peacekeeper będą rzadziej się pojawiać, że będą rzadsze. Chyba fakt. Plus jeszcze dodali to, że będzie częściej pojawiać się amunicja energetyczna, czy znaczy nie energetyczna, energo coś tam. No i to. Wciąż nie robię ciasty, ale cały czas prawie jestem czekany. I rzeczywiście prawie, będzie wchodził do gry może jak się ten gościu nazywał? Ron, możesz do nas podejść? Podejść tak. W kibeletu. No. Masz nowy champion, no, Peacekeeper. To weź mi i przynieś, bo to daleko. A ja mam. Oktan? Jakoś tak to się nazywało. I rzeczywiście będzie miał te zdolności, że pasywnie będzie regenerował sobie życie. Już mi pisali, już mi na czacie pisali wcześniej już. No. No i on też no to wraz z tą przepustką 12, jak już mówiłem. Dobra, dawaj tą rzecz. Dawaj. A, znaczy ja z drugiej strony nie mam jeszcze Peacekeepera, ale no przyda się, wiesz, jak ostatnio. Jak to był tam? No to... Gościu miał jeden. Dobra, chuj jebać, jebał go pies, znajdę sobie potem. Nagle nie znajdziesz. Znajdę. Jak ci się w ogóle ten mały odpowiedź okay. do niego? Zauważyłem, że ten koleś HP nie ma, no mów. Że jak grasz mirażem, jak na przykład jesteś w biegu i użyjesz ulti, to te klony stoją. No. Natomiast jak staniesz w miejscu, naciśniesz ulti, wszystkie te klony się rozchodzą w każdą ze swoich stron w linii prostej. Lol. Tak więc najlepiej wtedy na chwileczkę stanąć, puścić ulti i wtedy biegasz. No spoko, ale tak czy siak Wingmanem. Przelutowane to jest. Na tym rage'em mi dobrze idzie, okej. Zrzutkę robię. Dawaj. Mi się coś dźwięk psuje, więc teraz coś sobie będę słyszał. Ty bałeś. A nie, ostatnio przecież ten, wygrałem dwie gry, no bo ja dostałem ten do Lifeline Achievementa, że wygrałem dwie gry pod rząd. Tak sobie w Mavi. Więc w sumie wygrałem dwie ostatnio. Tak sobie w Mavi. Już widziałeś tego kruka, Cempa. Nie pamiętam tego. Którego kruka? No, jak mam Avatar Lifeline, to mam tam Sempa, kruka, jakiś taki ptak jest. To jest oznaka, że wygrałeś. Że wygrałeś dwie gry pod rząd. Tak czy siak, tak sobie w Mavi. Więc już mam dwie takie odznaki. Ja jak znajdziesz Peacekeepera, to zaznacz. No był tam. Ja pierdolę. W tych gościach możesz się cofnąć. Nie wkurwię mi. Czy
Zrodzę te domki, jak coś to pójdę do was z balonem. Was. Patrzę, że typek idzie za mną. Stwierdził, że ja nie, to ten Perkon to nawet przechuj ma 3 kile jak na razie. Ile masz mu od kili? Zero. No to widzisz, stwierdził, że Perkon to swój, to swoja kurwa. I on czekał, żebym ja pierwszy użył linki. W ogóle muszę przyznać, że teraz to Iwo jest lepsze niż... No znaczy Iwo jest w sumie mocne. Nie, to Peacekeeper, nie doceniałem tego. Peacekeeper rules. Nie mówię, że to złe, no. A w ogóle byłem blisko zrobienia tego osiągnięcia złotego hełmu. Tylko, ja że... Też, ja... Znaczy, złotych hełmu i zbroi. Miałem byłem złoty hełm, ale przez cały mecz nie wypadła złota zbroja. Ani nawet mój sojusznik nie miał, nie? Bo wtedy napisał wtedy bym poprosił na czacie, że ej, słuchaj, weź mi pożyć na moment, jeśli zaraz potrzebuję do achievementa i zaraz oddam. Tak by było, ale kurwa nikt nie znalazł niestety. A zabijaliśmy teamy, jak jedzie. Znaczy nie jak jedzie, ale wiesz o co chodzi. Kurwa, zabiliśmy dużo teamów i nikt nie miał złotej zbroi, nie? To co kurwa. To znaczy powiem tak, że myśmy mieli tak, że ja już miałem legendarną zbroję. Ja już miałem legendarną zbroję. I ten, i tam cztery drużyny były. I was tych czterech drużyn... Mogli te biblioteki zadać rozpierdalać? Czekaj. I z tych czterech drużyn tam chyba 3-4 skrzynki były złote. Ja myślałem, że coś chwilę, że coś będzie, a to był na przykład Turbo Charger. Tak, Turbo Charger. I takie, aha, stabilizator, broni, tak. No ja wiem, co, no to jest zaraz, bro. No wiem. Kurwa. No ja miałem tak samo, takie patrzę, o złote, patrzę, Turbo Charger, kurwa, patrzę kolejne złote, o, złoty stabilizator broni, kurwa, patrzę kolejne, o zajebiście, musi być, patrzę złoty celownik. Ja jeszcze wtedy miałem złotą tarczę, nie, i takie, Ja w ogóle dzisiaj miałem szczęście do złotych tarczy tak dużo razy, że ja pitolę. Ja do tarczy nie mam, ja mam najwięcej do zbroi, że najczęściej mi się trafia zbroja. Wygramy. A najrzadziej mi się nie wiem co trafia. Nic wygramy? O, walą się tam, idziemy. Gdzieś tu się napierdalali. Nie luty młody już. Nie ten czas gry. Jedną rzecz potrzebuję. Albo dobra, ma jej. Miej ją w cycku. Ale to mi się sprzyda. Chodź. Co pan? Już zawsze sprzyda. Chodź. Nie. Chodź, bo się strzelają. Nie. Nie wkurwaj, chodź tu. Nie. Balona użyj. O, nieważne, użyłeś akurat w tym momencie, powiedziałem. Jakby nie czy widział z góry, to od razu oznaczę, bo tak biegnę na ślepo. No, tam się strzelają. No właśnie widzę strzały, ale... O, widzę! Lecę im. Typek, w środku, typek był w środku. To typa przed momentem. Nie lutuj, młody, jakby co nie lutuj, bo tutaj są wrogowie cały czas. Uważaj, gdzieś po skałach mogą się chować i się leczyć. Rzuciłem klona, po czym czy strzelą. Czyli? Tam. Tam jest jeden. Idę do góry. Ty słyszysz kogoś obok ciebie? Tam jest przejście w bramie. Tu jest? Tu? Przebiegła? Biegnie do teleportu. Teleportowałaś się. Widzę. Mnie. To lutuj. Ja nie wiesz, gdzie się przyszedł. Ale przecież nie teleportniemy się za nim, jak już dwie osoby się tepnęły. Dobra. Tutaj już nic nie dopiero macie. Ty czekaj, ty mamy się, chodź. Chodź, młody. Na plecach chyba. Chodź. Lecę. Ja wiem, gdzie oni są. Widzisz ten samolot? Dawaj, 3, 2, 1. No 3, 2, 1, chodź. Ultuję od razu. Czekaj. Idzie tak, są tu, chodź tu. Ej, koło mnie! Jem. Uważaj, granaty tam są moje. Ktoś oberwał. Powaliłem jedną. Biegnie tam, trochę obita. Tam jest. Trafiłem bardzo. Leży prawie ten, Gibraltar. Kurwa! Do Gibraltar, on nie ma już zbroi. Nie, olej mnie jak na razie, olej mnie. Słuchaj, tam jest Bangalor po twojej lewej, dobiłby się. Dobra, podnieś mnie, młody, podnieś mnie, tylko żeby tarcza była do góry. Młody, podnieś mnie, tylko żeby tarcza była do góry.
No, mówię, dlatego właśnie chciałbym, żebyś mnie podniósł. Bo tarcza by nas chroniła i ja bym może coś tam jeszcze, wiesz, szybko puścił, nie wiem, poszedłbym do tego drugiego typa. Każdy, to jest o to, o czym mówiłem, że no mam osoby, które tak nie mogą zbytnio myśleć w trakcie walki, jakby, nie? Znaczy, nie wiem, Gibral. Nie, no wiem, ale mówię, że jakbyś mnie po prostu, jakbyś po prostu się chronił tarczą, to ja nie myślę, że oni by pod, znaczy może by podbiegli, ale ty byś przerwał, nie? A... Znaczy, nie, tym później powiedziałeś, że jest tarcza lub w ogóle. No ale to tarczy to jest w domyśle, bo grasz Lifeline, nie? No tak. It's a fine line. Avoid death as closely as possible. Bo ty w ogóle tam trafiałeś? Bo ja patrzyłem z boku, bo byłem leżał. Aha. No tak. Tylko ciężko było, więc tam czasem jest za 20, no ale później jednego powaliłem. I... I wyłączyć mikrofon. Z emocji. Młody na antenę daj. Daj, skarż znaczy. I włącz mikrofon. Nic za nami nie leci. Niech ten kaustyk się odczepi. Lol. No jak zwykle. Wiem, widziałem. Kapteczkę ja skopnąłem. Give me the weapons. Młody, nie mieraj. Tu masz broń. Mam już tam. Szkoda. Wiesz, co jest jutro? No i... Sobota. I? No właśnie, dowiedziałeś się w końcu, co i jak? Z? No, z wizą. Tak? Znaczy wiem, co trzeba jakby im wysłać, tylko że trzeba się oficjalnie na jakiś termin. Mówić i napisałem dzisiaj maila, tylko że no o takiej godzinie, że odpiszą w poniedziałek. Że trzeba się umówić jakby na wizytę w pewnym sensie. W sensie, inaczej, trzeba im złożyć papiery w ambasadzie, nie? Ale... ale i tak czy siak trzeba mi wysłać najpierw mailowo. Któreś. Dlatego napisałem w mailu dla pewności, jakie dokumenty oni potrzebują w ogóle. No. Mhm. Nie zobaczymy. Znaczy, no muszę poczekać do poniedziałku, żeby napisali, że na przykład, nie wiem, za 2 tygodnie pana przepytamy, nie? Znaczy, przepytamy. Tam nawet tego, co czytałem jakieś opinie, no opinie w cudzysłowie, to tam nawet nie jest to jakimś przepytaniem, tylko po prostu bardziej te papiery po prostu zanosisz i tyle. I czekasz później tydzień na odpowiedź. O, ej, oddawaj. Cel. Ale nie kurwa amunicję, tylko shotguna. Masz tam. Cel, prayer, dupek, menda. Jeszcze w zbroi się zdobyłem. Cel. No. Będziesz chciał, kurde, nie wiem. Jechać ze mną, to zobaczymy. Gdzie jechać? Kurwa, a jak gdzie? Możesz nie jechać z nami. Nie mówię o Pyrkonie. Baka. Baka. Ty backup, czy mi się wydaje? Tak. Tak. Super. Tego mi brakowało do pełni szczęścia. Masz nogę tylko zawołali. Aj, tam ma. Cieszy Nixa.
Koleś się ruszy, ładuj. Pipura, on się ruszy. Weźmy Nixa, zanim on weźmy. Nixa weźmy. Nikogo, po prostu rzuciłem. Dobra, jak zawsze idziemy tu. Ja mam za 4% ulti. To jak wyjdziemy na górę i będzie czysto, może poczekamy chwilę. Jak nie będzie czysto, to też rzucasz. Nie, bo w przypadku raz wczoraj tak mi się rzuciło i w sumie jedna z gości się z tego. Drzwi po lewej są otwarte. Ultuj. Chyba, że wabik. Ultuj. Ultuj. Moment. Kolesie są raczej po lewej. Dźwignię na ciąg, super. Weź sobie pancerz, tam była dwójka. Wrzucił gościu. Bo sobie ukradł trójkę. Widzę. Dajcie mi chwilę, ja się podładuję tymi akceleratorami. Okej. Okay. I need heavy ammo. Ja też. Dajcie mi złe na IP skipera. Nie mam. Strzałeś? Co? No strzały. Minuta 2.15. 2.15 padają strzały. To jakiś mem. Ale nie, że 2.15. O, peacekeeper, dobra, mam. Chodź nie wystrzelimy może tutaj i później pójdziemy tym krótkim przejściem na... Ej! Stop! Tam się wystrzel, Dobra, już pobiegnę z buta, aha. Ty, typek wystrzeli tam, gdzie ty pokazałeś. Ja ty patrz, zobacz się. Kurwa, ty patrz, doleci nawet. Pierdolę. Ja nie wierzę w to, kurwa, co się właśnie wydarzyło. Czekaj, dobra, teraz trzeba teren zabezpieczyć. Ja pierdolę, to było piękne, nie? On takie, dobra, lecimy tam. To było takie, dobra, lecę tam, gdzie mi kolega zaznaczył, a tu nagle takie... Teraz, jak wyląduję, chcę ma staffa. Dawać mi złoty. Złotą tarczę. Chcę złoty pancerz i hełm na raz. No ja też. Co on odpierdala? Co ten gość odpierdala? Fajną reakcję mieliśmy. Zeta Phoenixa. Zeta Phoenixa. Co? Chcesz? Nie chcesz? Tak, bo... To wiesz. Wziąłeś? Aha, Nie, weź może. No to kurwa, weź go i mi przynieś. Nie ma miejsca właśnie. Co za kurwa typ? Wziąłeś. Nie. Tak. Nie. Nie wkurwiaj mnie. Co? Fajnie wygląda. Nie. Czy są otwarte? A ja się w sumie zastanawiam. Ej, chodź tam, chodź tam, gdzie był zrzut. Jak masz legendarny plecak... No mów. I grasz Lifeline, to czy te bonusy się jakoś scalają? Czemu? No bo plecak daje ci 50, a Lifeline 25. Czy masz nagle 75 czy 50? Kościu! Gdzie? Pomocy. No przecież golej jest z tobą.
my shield to recharge. Da długo mi broń wyciąga. Brawo, geniusz, kurwa, ale że się dał zabić. Wiesz, jak to wyglądało? My się nagle między sobą przemijamy, odwracamy się i zaczynamy do siebie siekać. Co on robi? Czemu on nie strzela? Co jest, kurwa? Co tu się odpierdala? Ja pierdolę, co tu się dzieje? No właśnie, zmienili ulta Bangalore, co nie? Nie wiem, ja słyszałem, że znerfili właśnie ją, Lifeline i Wraith. Jak mógłby znerfić Wraith, która nic nie robi? Jak typek ma się ten pierwszy poziom, jak nie walczy? Ja pierdolę, zabicie mnie. Nie wiem, co teraz przesić. Aha. Widziałeś jego reakcję na Lifeline? Kopnął ją, kurwa. W akcie desperacji. Ale widzisz, zjebałeś. Nie. Próbujesz jeden na trzech i powiedz mi, nie zjebałeś. Trzeba było przejść szybciej. Nie, byłem obok ciebie przecież. No to nie znaczy, że nic nie zrobiłeś. Now you see me, now you don't. Now you see me, boom, you're dead. Seen it all. Nothing surprises me. Rozumiesz, że nie zgodę, Wraith jest mocna na swój sposób. Bo jak umiesz, używasz tego ulti, no to ulti jest bardzo przydatne. O kim mówisz? Co? O kim mówisz? O Wraith. Aha. Wiesz, raz widziałem fajną zagrywkę. Znaczy, typek leżał... Typek był trupem jakby, w sensie nie, że pudełkiem, tylko no leżał, nie? A Wraith po prostu rzuciła mu tak ulta, że jak potem jak przeszedł przez teleport, to po prostu już był w środku budynku, w którym go po prostu wskrzesiła, bo tam nie było żadnej walki. No właśnie, to jest też dobre, że jak padasz, znaczy twój team pada, ty tworzysz tunel gdzieś, gdzie się chowasz. Może tu już. Tam. Do miasto, dawaj, skacz. Na miasto. Na miasto. Panie, otrzep się. Nie lubię, jak ktoś leci ze mną. O, ile drużyn ląduje. No ja. Mam tylko granat. Mam pistolet. Dobra. O Jezu. Sorry. To na ślepo rzucam jakby co. Ja pierdolę, nie strasz mnie. No mówię, że na ślepo, no. Trochę nie dlaczego mogę kogoś trafić. Jest longbow, super. To ja. Typ niepokorny. Okay. Nani? Tak. Ja pierdolę. Nie pytaj. To dużo dragów. A gdzie ten spadki FPS-ów? Powiedz, jak znajdziesz Peacekeepera. Razem. No to daj. Chciałem dla siebie. Pierdol się. To czekaj. O, dzięki. I teraz znajdź mi to R99, gdzie było. Co ja wyjebałem chyba? A no nie, nieważne, nie miałem. No i dobrze. Czekaj, bo ktoś ci chyba biega.
znajdźcie Nukemana. Ja mam, ale ci już nie dam. O ty kurwo. Ja bym ci tu oddał wszystko, co mam, nie? A ty, a ty mi kurwa Wingmana nie chcesz oddać, weź. Gdzie? Co? Wziąłem. No gdzie? Nie za psa kiełbasa. Nie, bo się zorientowałem, że potrzebuję do Wingmana. No ale nie masz na razie, to nie możesz dać. Chuja. Wiesz tę naszą współpracę? Widzisz, to już się nic nie daje. Jak nic? Masz, proszę bardzo. Wow. Wywaliłem tutaj. Tak naprawdę to nie, po prostu... Znalazłeś nowe. O kurwa! Lec. Nie do mnie, tylko tam gdzie kurwa żem zaznaczył. Zobaczymy, jak chcę, a tu nie mam zbroi. Lecę, lecę. Kurwa. Ja przez okno wyskoczyłem. Wleci wam babka na plecy. No ja pierdolę. Chodź mi tu. Oznacz mi. No nie, już nie, tam się babka strzela. Halo, I need help here. No zaraz, kurwa mać, młody. Jestem babka sam. Babka zaraz. No właśnie, babka padła, tak to ty mnie wskrzesisz i będzie łatwiej. Gdzieś tu idzie. Jest tutaj. O kurwa. Cofnij, cofnij na chwilę. Wiem. Kurwa mać. Drzwi zamykaj. Młody, nie wkurwiaj mnie. Idzie tu. No właśnie przez ciebie zdecham, bo nie umie zamknąć drzwi. Przez ciebie to ona się leczy. Dobra, leży. Ja ci nie pomogę. Weź go, spróbuj podnieść. Wiem. Bo za chwilę nam zdechnie. O, w dupę. Pathfinder. Uważaj go. Widzę, kurwa. Ja jebie. No jak koleś był dobry, jak po prostu byłem sam, no kurwa. Josh, nigdzie nie idziesz. No nie wiesz co, ja chyba będę kończył, po prostu grałem już dzisiaj tak długo w Apexa, że mam po prostu dość. Marne tłumaczenie. Nie, no 6 godzin łącznie. Więc pożegnam się z tobą w tym dialogu dawnych, moich pradawnych. Na rachunku. Dokładnie.